Witam w przeglądzie katalogu LEGO na 2016 rok, a konkretnie na pierwsze półrocze. Pokażę tutaj, co mnie zainteresowało i co w nowościach na 2016 rok sobie cenię. Pierwsze, czyli ten oto zestaw z serii LEGO Juniors. Tak, dokładnie, zawitało do serii LEGO Juniors Ninjago. Oprócz całkiem fajnego smoka, zainteresowała mnie o ta postać, ten nowy wężon. Figurki wężonów to był wielki sukces serii Ninjago i wiele osób, którym się właśnie Ninjago nie spodobało, jednak je właśnie polubili właśnie dla figurek wężonów. Ciekawi mnie, z jakiego plemienia jest ten wężon. Ja myślę, że z jadozębów. Ninja są tutaj w nowych kostiumach, będącym jednym jednak połączeniem innych kostiumów. Tu jeszcze mamy Ninjago. Znaczy, mamy tutaj laskę, która jest podobna do takiej, jaka była w 2012 roku. Jednak mamy tutaj Krysznę. Zapewne nie pojawi się ona w serialu. To również jest ciekawe, ponieważ możemy tutaj dość tanio zdobyć figurkę Lokiego, która przedtem była już dość trudno dostępna. Pomijmy Kreator, City i przejdźmy do tego. Tutaj muszę coś skomentować, a mianowicie Mike Team Micros. Wygląda to dziwnie. O ile Microfighters, chociaż miały dość karykaturalne modele, to tutaj karykaturalne są również figurki. Tam chociaż figurki były zwyczajne, ale tutaj nie wiem, czemu ten Robin ma jakoś taką dziwną po prostu twarz, a Batman wygląda, jakby cierpiał na otyłość. Dodatkowo, podobno figurki mają niskie nóżki, co do niektórych postaci kompletnie nie pasuje. Ten zestaw jest już lepszy, mamy nową wersję Harley Quinn. No i tą postać też kojarzę. A mianowicie jest to Deadshot, którego pamiętam go z gry LEGO Batman 3, Beyond Gotham. Te trzy zestawy są z filmu Batman kontra Superman. Nie kojarzę większości postaci. Fajny Batmobil, to jest samolot już mniej. Takich postaci jak ta, przypominająca Czarną Wdowę z LEGO Marvel, już nie kojarzę, bo filmu nie oglądałem, jedynie zwiastun widziałem. To jest za to zestaw bardzo fajny. Tanio dostaniemy tu zarówno Supermana oraz Batmana w opancerzonym kostiumie, jak i Kryptonit. Całkiem ciekawe, a ten opancerzony kostium przypomina mi kostium z gry LEGO Batman 2, który potrafił strzelać wybuchowymi pociskami. To już to, co było znane dawniej. Kolejne Mighty Micros, tym razem z LEGO Marvel. Ten Hulk to wygląda, nie powiem, jak jakiś żółw ninja. Red Skull również jakoś dziwną twarz. Spider-Man chyba za duże oczy, a ten Goblin nie wiem, co to jest za rozdziabiona gęba. Tego nie kojarzę kompletnie, bo to jest z LEGO Avengers, tak, chyba z trzeciego filmu Avengers. Nie oglądałem ani jednej części Avengers. Chętnie jednak nadrobię te zaległości. Co mi się rzuciło w oczy, to z Iron Man w podwodnym kostiumie oraz... Nie, to chyba nie jest czarny Iron Man, tylko War Machine w czarnym kostiumie. Już lubię te różne Iron Many. Pominijmy tą serię, która jest licencjonowana, chociaż na to na początku nie wygląda. Bionic Lecture, kiedyś lubiłem. O, tu coś ciekawego. LEGO Minifigures. To, co mi się od razu rzuciło w oczy, to on. Tak, lubię klimaty Castle. Ten ma świetną kolorystykę, fajną broń i świetny herb na tarczy. Przypomina mi trochę rycerza smoka z LEGO Kingdoms. Nie wiem, po co dają postacie typu ten, bo takich samurajów czy coś w tym stylu jest od groma w serii Ninjago. Ten przypomina mi takiego jednego kosmonauta z pierwszej serii LEGO Minifigures, którego miałem. Nie wiem, co to ten jest, zagostek, ale jakoś też ciekawie się prezentuje, choć raczej tylko ten
ma pewność, że dotrze do mojej kolekcji. Oto i coś, co jest nowością w tym roku. Nexo Knights, połączenie średniowiecza i przyszłości. I fantastyki również. Naprawdę nieźle to mi wyszło. Mnóstwo ciekawych elementów, figurek i ten ruchomy zamek również jest świetny. Na początku wydało mi się taki obojętny, ale obecnie coraz bardziej go polubiłem. Fajny, kanciasty kształt. Zamek oczywiście na gąsienicach. Widać jest tu i duża ilość nowych elementów, na przykład nowe tarcze, miecze. O, ten stworek jest fajny. Zestaw jest dość drogi, niestety. Dalsza rzecz to jest inne zestawy z Nexo Knights, już mniejsze, ale również fajne, jak na przykład ten oto powóz Jestro i Księga Potworów. Ciekawe mnie te dwa małe zestawy, ponieważ ja w małych zestawach bardzo dużo jakby pokładam nadziei, bo nie zawsze po prostu mam kasy na jakieś duże, typu ten zamek. O, całkiem fajnie. Dwóch rycerzy, dwa potwory. Skorując z tego, że tutaj jest machina biowa dla rycerza, a tu dla potwora, to gdyby mieć dwa te zestawy i kłosić koło siebie, to by było to całkiem jakby dowiedzieć wyrównana siła. Ciekawe. Zestawy będą to z przeciwieństwem siebie. O, tu jest coś fajnego, czyli figurki wraz z uzbrojeniem za dość dużą cenę, ale spinnery z Ninjago kosztowały miały po prostu podobną cenę. Jak widać, mam tu przezroczyste elementy, te tarcze, które może zyskać w grze, którą mam, i uzyskać tam dostęp do nowych mocy. Trzech rycerzy, nie, czterech i dwa potwory. Nie powiem, nieźle wygląda to uzbrojenie, na przykład te działko, kusza, czy takie, nie wiem, co to za jakieś skrzydła? Przestuje się to ciekawie, naprawdę, i z pewnością skorzystam. Oż teraz jak to patrzę na to, że ci rycerze są każdy w innym kolorze, to przypomina mi się Knight Kingdom 2, seria, którą lubiłem, była to seria mojego dzieciństwa. No i takie pozytywne skojarzenie, i z pewnością twórcy się tutaj właśnie wzorowali na tym. A oto i seria, będąca sukcesem ciągle od wielu lat, Ninjago. To już siódma seria. Znaczy, ja jestem wielkim fanem tej serii. Podobały mi się tu wszystkie zestawy, oczywiście nie będę miał wszystkich, ale podobają mi się. Ciekawy jest właśnie ten oto Jin, a także Jay, który stracił oko. Nowe wersje. Sterowiec. Pierwszy sterowiec w Lego chyba. I kolejny nowy wężon. Chyba też jednozęb. Ciekawy samuraj. Nowy smok piorunów. I uwaga, nie jest to odświeżona wersja tego z 2011 roku, a zupełnie nowa postać. Kol w formie ducha. Widać tutaj, że ma zielonkawą twarz. I smok ziemi, także nie ten z 2011 roku, inna postać również, w wersji miniaturowej. Ciekawe. Po prostu ekstra. Co tutaj mamy? Na przykład zastanawiam się, kto to jest. Dopiero później zdałem sobie sprawę, że to jest przecież Sensei Wu, ale w tej czapce go nie rozpoznałem na początku. Ciekawe mnie też, co to za ten gosek. Ja tutaj czekam jeszcze, jak serial, właśnie najnowszy sezon serialu Ninjago będzie po polsku. Czemu? A dlatego, że w Ninjago bardzo dużą rolę pełni fabuła, tak samo jak w Bioniclach. Jest to właśnie istotne dla mnie, poznać fabułę. Ciekawa ta małpka. Też. To już było. Minecraft. Serii nie zbieram jakoś. Ale jakoś jeszcze mnie ciekawi, bo grałem w tą grę sporo. Widzę, że mamy tutaj całkiem ciekawa dżungla. Nowe postacie, na przykład jak Witcher, czarne szkielety. Jaskiniowy pająk. Tutaj mi brakuje tutaj generatora, który generuje rybiki cukrowe, czyli takie oto stwory strzegące portalu.
Mogliby dodać zamiast tego pająka. To tak trudno coś powiedzieć, w sensie żelazny golem jest tu jakby główną cechą tego zestawu. Dżungla ciekawa, nie ma tu nowych figurek, za to bardzo fajna chatka. To co jest fajne w tej serii, to to, że jest ona jakby w takim starym legowym stylu, którego obecnie już nie ma. A oto i Gwiezdne Wojny i wspomniane wcześniej Macro Fighters. Ciekawe, że mamy Łukiego w wersji mikro, czy wewnika najwyższego porządku, ale mnie tak już nie interesują te Macro Fighters. Przejdźmy teraz do zestawów większych. Cztery zestawy bitewne. Ten, który już recenzowałem, ten jest również fajny, jak widać bardzo dobrze wyposażeni są wojownicy. Koleż, który steruje tym. Taki fajny klon. Jeszcze szturmowiec. Przypominający mi klona z mojego pierwszego zestawu LEGO Star Wars. Ten jest również fajny, ponieważ oprócz dwóch klasycznych ludzi mamy tutaj dwóch gostków z innych ras. Z rasy Greda i Kada Banea. Nie pamiętam, jak to się czytało. Ten zestaw również by miał potencjał, gdyby nie jedna rzecz. Otóż przez te jakby żółte, nie wiem, czy jakby taka żółta szybka, miał tu imitować szybkę, figurki wyglądają jakby miały żółte twarze, czyli takie jak miały właśnie, mają teraz też figurki z nielicencjowanych serii. To trochę idzie po prostu na minus. Cztery zestawy, każdy fajny. Tutaj mamy zestaw ucieczka droidów właśnie przed jawami. Zestaw dość drogi, ale mi się bardzo podoba, doskonały dawca minifigów, dwa klasyczne droidy, znane bardzo. Jest to wersja 3PO, to jest ta wersja, jaka była właśnie z zestawu, gdzie był pojazd jawów, jest ta najlepsza wersja. I szkoda, że ci jawowie nie mają pelerynek, nie rozumiem, czemu ich nie mają. To jest również bardzo fajne. Mamy tutaj Boba Fetta, czyli figurkę, która jest dość unikatowa. Han Sola. Oraz Ugnuchta. Figurkę dość również rzadką. Ciekawe, że Boba... to Boba Fett. Ciekawe, że Boba Fett pojawił się teraz w trochę mniejszym zestawie. To jest ciekawe. Ano dlatego, że kiedy właśnie często zbierałem LEGO Gwiezdne Wojny dawno temu, o wiele częściej niż teraz, to R4 to był wtedy taki trochę unikat, taki rarytas, taki naprawdę rarytas. I dlatego właśnie to mnie ciekawi. Ten zestaw nie jest jakoś specjalnie wybitnie dobry, ale nie jest również zły. I dlatego mi się spodobał. To coś, co mi nie przemawia do mnie. No ale i technik. Architektur. Instorms i inne serie, które mnie obchodzą. O, to jest w ogóle fajne bardzo. Ściągnąłem stąd aplikację i jest świetna. No to był przegląd katalogu. Widać, jest sporo fajnych rzeczy. Nie wszystkie z nich uda mi się na razie zdobyć. Ale naprawdę pojawiły się świetne zestawy i ten jakby połowa. Zapowiada się naprawdę nieźle.